Nakaz jazdy w prawo do ronda i dopiero na most do Görlitz. Tak od kilku tygodni wygląda nowa organizacja ruchu w okolicy mostu Jana Pawła II łączącego Zgorzelec z Görlitz. Warto o tym pamiętać, bo można dostać mandat lub, co gorsza, spowodować kolizję. Miasto zdecydowało się na zmiany, bo korki w tym miejscu były ogromne. Zmienił się układ pierwszeństwa na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego. Jest to takie miejsce, gdzie niestety często powstają korki. Z jednej strony mamy mieszkańców, którzy jadą albo do Görlitz, albo przez Zgorzelec, przez ulicę Wolności, dalej na Rondo i w ulicę Kościuszki, Daszyńskiego, więc tutaj ten ruch jest wzmożony, a z drugiej strony bardzo duży ruch z Görlitz w stronę Zgorzelca. Zdecydowaliśmy się po konsultacjach i po rozmowach z projektantem zmienić układ pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu w ten sposób, że z ulicy Wolności jest nakaz skrętu w prawo i, no i objazd ronda. Z kolei z Görlitz można jechać prosto bądź w prawo. Ruch jest duży, ale korków nie ma. Warto zatem pamiętać, że są nowe znaki i należy się im przyjrzeć. Ta organizacja ruchu jest tymczasowa. Jeśli się sprawdzi, zostanie na dłużej. Testujemy nowe rozwiązanie na skrzyżowaniu Wolności Piłsudskiego. Ze względu na to, że na ulicy Wolności tworzyły się korki, które był czas wyjazdu z tej ulicy sięgał 20-30 minut, a dodatkowo kierowcy, którzy już zniecierpliwieni ruchem, które odbywało się do Görlitz i z Görlitz ulicą Piłsudskiego, próbowali wymusić pierwszeństwo, powodowali stłuczki. Stąd zmiana organizacji ruchu, która ma upłynnić ten ruch i spowodować, że czas oczekiwania będzie krótszy. Warto zapamiętać, że od strony ulicy Wolności możemy jechać tylko w prawo, a od strony Görlitz z mostu prosto i w prawo. Ale co najważniejsze, zwracać należy uwagę na znaki.